Niektórzy mamom mówią, że nie ma czegoś takiego jak przyjaźń między matką a córką, bo jednak jest duża różnica pokoleniowa, albo chodzi jednak o relacje matki do córki i córki do matki, jakiś szacunek, jakaś współzależność i tak dalej. Nam się chyba jednak udała prawdziwa przyjaźń, prawda? Ja myślę, że tak. Niezależnie od tych różnic oczywiście pokoleniowych, one są. Ja myślę, że ja jestem może troszkę bardziej konserwatywna jednak, prawda? Jak porównujemy swoje spojrzenie na świat i tak dalej, to ja jestem troszeczkę taka osadzona w tej tradycji bardziej. Ale chyba tylko to, nic tylko więcej. Tylko to, prawda? No bo cała reszta właściwie i sport, tak, i moda, tak, i tak. Sposób bycia, sport, to tryb życia. Ale wiesz, bo wy mnie ciągniecie po prostu, ja się nie mogę zatrzymać, muszę was gonić. To prawda. Od pewnego momentu byłam na tym samym poziomie, teraz już pewnie trochę gorzej. Ale nadążam, na nartach cię też gonię. Ale wiesz, mamo, no jesteście i zawsze byliście dla nas tatą takim przykładem, że trzeba być aktywnym, warto być aktywnym. Zaczęliście jeździć na nartach w wieku 40 lat. To było dość późno, prawda? Tak, tata trochę wcześniej. Po prostu teatr właściwie wykluczał nam trochę możliwość wyjazdu zimą. Także dopiero rzeczywiście... Ale nie mieliście jak piłkarze podpisanych w kontrakcie, że nie możecie jeździć na nartach. Ale to nie miało żadnego znaczenia, po prostu pracowaliśmy cały czas. Wiesz, no był repertuar w Teatrze Narodowym, to ja miałam po prostu od września do czerwca, do końca, miesiąc tylko był urlopu, non stop przedstawienia, nie było takiej możliwości, by sobie wyjechać, no nie. Ale tak te różnice pokoleniowe nie istnieją właściwie, ja mam wrażenie, że mentalnie jesteśmy na tym samym poziomie, prawda? I ja mam nadzieję, cały czas taką, no tak jest. Z tą nadzieją pozostaję.